Dzisiaj opowiem wam historię o piłkarzu, który trafił do Wisły Kraków, ale po 11 dniach z niej odszedł. Lecz zanim wam ją opowiem, to zasubskrybuj kanał Okiem Wiślaków, aby nie ominąć kolejnych. Był styczeń 2021 roku. Biała Gwiazda pod wodzą Petera Chybali szukała wzmocnień na rundę wiosenną. Jednym z nich miał być Tim Hall, wówczas 23-letni środkowy obrońca pochodzący z Luksemburgu. Transfer doszedł do skutku. 14 stycznia podpisał on kontrakt obowiązujący do 2023 roku, lecz już 25 stycznia Wisłę opuścił. Jaki był powód? W mediach pojawiło się wiele informacji, które mówiły, że nowy nabytek Wisły wymiotował po treningu z powodu imprezy, która miała odbywać się dzień wcześniej. Oficjalna wersja jednak jest taka, że Hall miał problemy prywatne i chciał wrócić do Luksemburgu. Kontrakt rozwiązano za porozumieniem stron, a Tim Hall nigdy dla Wisły Kraków nie zagrał.